Była taka sytuacja na wywiadzie, który dałem, kompletnie nieświadomie. Taki tekst, że zrobię ci dziecko w ringu. Wiecie, o co chodzi, nie? No jest, tak się mówi potocznie w MMA. Piotrek, ja nie wiedząc... Ja myślę, że może ci mordę, k***a! Się znowu. Paweł. Hej Paweł, ale faktycznie to źle wygląda, bo Piotrek, tak jakby Piotrek ja myślę, nie dał rady nie sam. Dobra. Nie. Ale ja ci mogę wyrobić. Księżniczka, ale tak ci powiem czysto po ludzku, nie, że strasznie jesteś męczący i w ogóle temu bratu nie dasz dojść do słowa. Ale zobacz, walczyłeś, miałeś tyle walk. On wraca po, nie wiem, chyba to już ponad rok. Co? 4 lata. Po 4 latach. I ty mu nawet nie dasz teraz dojść do słowa. Daj mu też trochę. Wiesz, jakby to po pierwsze popełnił ktoś błąd, że w jednym panelu nas ustawił. To jakby na przyszłość będzie wiadomo, że ale to, takie rzeczy to nie robi. To nie jest w ogóle nasza wina ani federacji, po prostu jeden z zawodników się spóźnił. Słuchajcie, Liza na nami, Chan. Poczekaj, ty mi grozisz teraz? Bo to zabrzmiało, jakbyś mi groził, nie? Teraz. A co on ci powiedział? To, że, słuchaj, ja tutaj prowadzę i to, że powiedziałem, że przerywasz bratu, a ty mi teraz nie zaczepiaj mnie, bo może być groźny. Irytujący. Irytujące to mogą być twoje wypowiedzi. I ty możesz być irytujący. No mnie na przykład irytuje to, że... Posłuchaj, zadaję pytanie twojemu bratu, a ty ciągle wchodzisz. To też możesz powiedzieć, że jestem irytujący i ja cię nie będę straszył. Czym cię zastraszyłem teraz? No teraz powiedziałeś, że to, żebym uważał. Że będę niegrzeczny tak samo niemiły jak ty. To co to znaczy, że będziesz niegrzeczny? To jest twoja ideologia, ty sobie do tego dorobiłeś, chłopie. Jakby powiedział, nie wiem, strzelę cię w pysk czy coś, to bym Piotrek broni Bardęgę. Ale jak ci mówię... Face to face, hold! No hold. O ja pierdzielę. Niech ktoś ich trzyma! Proszę. No słuchajcie, ale Sylwek twardo, to trzeba przyznać. Gaminate to suplement dla graczy, który rozpuszcza się w wodzie i ma za zadanie zapewnić długotrwałą i maksymalną wydolność umysłową oraz fizyczną. Więc po wypiciu jednej zalecanej porcji poczujecie przypływ energii i koncentracji do 6 godzin, przez co wasza praca czy nauka stanie się skuteczniejsza, a wasz refleks znacząco się poprawi. Dostępne jest aż 11 różnych smaków, z czego najlepszy według mnie to Blue Ice oraz szeroki wybór dobrych jakości shakerów i bidonów. A zaawansowana formuła z 12 aktywnymi składnikami sprawia, że jest to znacznie lepszy produkt od energetyków czy kawy, ponieważ nie posiada cukru, więc jest bezpieczniejszy dla waszego organizmu. A dodatkowo z kodem HERMAN macie 10% zniżki na całe zamówienie na stronie Gaminate. Z mojej strony to wszystko i zapraszam do oglądania. Raz. To może tak, bo od Huberta bym zaczął. Hubercie, z racji młodego wieku, no masz tak? Prawo nie mieć doświadczenia życiowego, ale żeby aż tak doświadczenia nie mieć, no to sobie nie wyobrażam. A co się stało? Co zrobiłem źle? Chodź mi, chwileczkę, jeszcze nie doprecyzowałem myśli. Nie możesz przerywać mi po 10 sekundach, odczekaj chociaż 30. Otóż Wojtek, wzięliście sobie na twarz jako tutaj frontman chłopaka, który ma prawo nie mieć przygotowania prawnego, ale na etapie wiedzy takiej ogólnej, żeby nie rozróżniać postępowania w sądzie cywilnym, jeżeli jest rozwód, to gdzie, jakiego sądu idziemy? Jeżeli jest nabycie spadku, do jakiego sądu idziemy? No to jeżeli jest sprawa, o której tutaj mowa, no to ten chłopak porównuje sprawę o naruszenie i o odszkodowanie z tytułu bezprawnego wykorzystania wizerunku do sprawy, do konfidenstwa. Chłopcze, a w którym momencie ja to porównałem? No to, proszę no to sobie, zrób sobie research. Nie, proszę mi wskazać, bo ja czekam na to. Na początku rozmowy, ale co, ja ciebie, jest nagranie, to sobie odtworzysz. Ale ja nic nie porównywałem. I zobaczysz i wtedy się zapłonisz wstydem. Słuchaj, właśnie trzeba rozróżnić do krainy, wiesz, ale ty tańcula mi nie przerywaj, bo się przeze mnie nie przebijesz. Tańcula nie przerywaj. To tyle. Dobra, więc Sza, do ciebie. Doucz się, bo ty nie jesteś zły chłopak i masz nawet masz, ja ci powiedziałem, nawet masz pewne inklinacje, no Kubą Wojewódzkim to nie będziesz, ale masz. Hej, ale to nie skupiajmy się na Hubercie. To jest dla mnie bardzo istotne. To jest dla mnie bardzo istotne, bo co do zasady, no trzeba jednak edukować to społeczeństwo. Spełniacie też jakąś w jakimś sensie spełniacie? Jestem współwłaścicielem Indolo Energy firmy z Loży OZE. Ale wie pan co? Czego nie robię? To jest mega nie fair, bo ja nikogo nie porównałem do żadnego konfidenctwa. Powiedziałeś, że posłuchaj, ale słuchajcie, nie skupiajmy się na Hubercie, proszę. Hubercie. Ale panie Jacku, nie skupiajmy się już na Hubercie, tylko na naszych zawodnikach. Albo jesteś merytorycznie przygotowany, albo nie wypowiadaj słów, o których pojęcia znaczeniu nie masz istnienia. A które słowo powiedziałem? Nie, okej, chciałbym poznać to słowo. Już powiedziałem, no to starczy. Nie, dobra. Zauważyłem, że pojawił się u ciebie na mediach materiał. Mój przeciwnik został nazwany u ciebie na mediach sprzedajną kur...
on przez mojego byłego przeciwnika. Według mnie jest to nieetyczne, że zrobiłeś tego tytuł. Po drugie, Robert, jak się z tym czujesz? Dobry, ja panie prowadzący. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ w całej tej otoczce medialnej... Ale czym się nie zgadzasz, że jest sprzedajną... Nie. Że Robert został nazwany sprzedajną kur... Nie, cicho, ja uważam, cicho, że jesteś ostatnią osobą, która może mówić, co jest etyczne, a co nie jest etyczne. Ty mi to mówisz? Ale tak. Konkretnie powiedz, dowody jakieś. Wystarczy obejrzeć nasze kejcze i to, jakie tematy poruszałeś. Na co wejść? Słucham? Na co wejść wystarczy? Dokładnie wiesz, o co mi... Nie, chwila. Ja nie... Ale i z tego uogólniasz i mówisz, że jestem ostatnią osobą. Konkret, co masz mi do zarzucenia? Dokładnie ale to, konkretnie. Ale chciałbym już przejść do Roberto. Okay? Ale konkretnie. Dokładnie to, o czym powiedziałeś. Dokładnie to. Boże. No więkuwam cię, Bogdel. Ja już się na ten temat wypowiadałem. No dzwonisz do mnie, ja też się na temat Timu Króla wypowiadałem. Dzwonisz do mnie, więc czekam też na twoją odpowiedź. Kto wygrał według ciebie? W momencie, gdy byłem pod oktagonem i rzeczywiście dałem się trochę ponieść emocjom, widziałem to tak, jak ty byś wygrał. Ale ja o to nie pytałem. Ja pytałem o wersję. Jest oficjalne oświadczenie na Instagramie Fame MMA TV i przy tym bym został. Nie satysfakcjonuje cię to. No nie chcę już poruszać stary tego tematu. Ale kurwa, dzwonisz do mnie pytając o to samo, bo na każdym kejczu czy kurwa... Dobra, to odpowiem ci. Po twojej walce uważałem, że wygrałeś. Później w momencie, gdy przyszli sędziowie i tak dalej, uznałem, że nie będę się wpierdzał w ten temat i nie analizowałem go już później. I jestem przekonany, że... Ale dobra, ale ja pytam, co ty uważasz? Zobacz, jakie... Ty to jesteś w ogóle, jakie wiader zawieje. Wczorajszy film, jak widziałem, to co ty kurwa... Nie wiem, tam... Co, że wrzosek się... Co ma odpowiedzieć? Nie, no bo ty jesteś taki, jak wiader zawieje, wiesz. A powiedz mi, Kasio, w momencie, gdy wyszedł i stanąłem w twojej obronie, bo było tak, że trzymaliśmy się naprawdę fajnie, no to stary w wywiadach potem zacząłeś coś gadać o mnie, że... Jak gadać, chłopie, dobra, przecież byliśmy na Szwabędzu, czy gdzie wy macie tą siedzibę FMMA. Powiedziałem, że pod presją, jak Rafał z Krzysztofem krzyczeli z klatki, żebyś tam powiedział, że protest składacie. Jeszcze cię broniłem do Krzysztofa i do Rafała, a ty mi teraz mówisz, że to... Kasio, przeżywasz to w chuj, nie, stary, przeżywasz to w chuj. Przeżywam, tylko prawie lachę zrobiłeś w pałce, nie? I git. Ciśnie od good girl, a ty siedzisz jak piołek. No i tyle, no. No dobra, stary, powiem ci szczerze, nie? Moim zdaniem nie umiesz się zachować, stary, w tym no, temacie. Ty nie umiesz się zachować, bo jak jesteśmy... Jak możesz, stary, powiedzieć? Powiedz mi, jak możesz... Kasio, nie przerywaj mi, bo mnie to też już... Że stary, no. Jedyne co potrafisz robić, to dopierasz flow, te swoje stary, ciągłą gadkę, przeszkadzasz każdemu, nie pozwalasz się wtrącić, stary. Ja też mam swoje argumenty, z którymi jakbym wyszedł. No, słucham. No, bo to jest po prostu nieprawda. Dobra, Kasio, zapraszam cię na Cage'a, pogadamy, bo teraz jest face to face, jednego twojego człowieka i kryje piona. Ja byłem i z nim... Słuchajcie, Madeusz, ale poczekaj, daj mi powiedzieć jedną rzecz. Jest tam dziewczyna, która występuje na filmach u Kuby Posta, możecie go znać z kanału. Ona była wtedy w tym klubie. O, to ją zaprośmy. Zapraszamy. No to zapraszamy, koleżanka. Kuba Post nie jest jakimś moim wielkim... A Madeusz, dobrze, to ten temat... No to ona chyba nie będzie kłamała. Na wywiadach. Nie na wywiadach, jak na wywiadach. Niech przyjdzie, daliście jakiemuś atencjuszowi i tak się wypowiedzieć, to niech wypowie się osoba, która tam była. Nie mamy zgody, żeby ktoś jeszcze pojawił się tutaj scenie. Także sprawa jest taka, że skonfrontowaliśmy to, twoją wersję osoby... Jest osoba, która tam była i nie dacie jej się wypowiedzieć. Ja w ogóle też chciałem tutaj dodać od siebie, że... Może już wiesz, że jestem współwłaścicielem Indolo Energy firmy z Loży OZE. Nie promujemy złodziejstwa, potępiam to i chciałbym, żeby osoba, która posiada łańcuch Amadeusza, zwróciła mu go. Przecież to tam ten skurczybyk ma. Ej, ale dlaczego nie może przyjść osoba, która tam była? Posłuchaj. Przecież nie wiadomo, słowo przeciwko słowu. Ale nie, są dwie osoby zaangażowane w ten konflikt. Ty i on. I nie będziemy teraz mieszali innych osób. Które to widziały? Ale nikt tutaj... To nie ma znaczenia już teraz. Poznaliśmy twoją wersję jego. Ma znaczenie. Bo publicznie sprowadziliście jakiegoś Amadeusz, to my tu prowadzimy tą konferencję i porozmawiamy. Chuja, ja tu prowadzę konferencję. Ty powiedziałeś, że gadaj z menadżerem, to mówię do dzwon. Ale dobrze, ale menadżera też tutaj nie ma. Ale jest osoba, która to widziała od boku. Ale ta osoba się z tobą nie bije. Dobra, słuchajcie, to nie jest sala sądowa, idziemy dalej. Tak, naprawdę idziemy dalej. Idziemy dalej, panowie. Lecimy dalej. Jest Haribo też, a Madi, co Madi?
Ale Amadi. No bo w... Pająk jest Kadibo, też czekają na swoją kolej. Dobra, czekajcie, Amadi, zróbmy to tak. Na twoim Instagramie, Amadeusz Noulow, nagrasz storkę z tą dziewczyną. Dużo ludzi sobie wbije. Obraziłeś nas, nie znając kontekstu. Dobrze, manipulacja, okej. A Bartenda manipuluje jak zwykle. Dobrze, czytam zatem. Niech żyje wolna Polska bez takich wichrzycieli i podjudaczy jak Pasut. Niegodny nazywać się Polakiem. No to moja manipulacja, czy jest, faktycznie tak napisałem? Niegodny, to słuchaj, nie ogrywaj tak jak tej swojej akcji, wiesz, z łapaniem kobiet za cycki. Bardzo się cieszę, że... Nie manipuluj, jak z tym Leksiem, co go wyciągnąłeś z p***i. Niegodny. Poczekaj, bo... Ale jest, no. Dobrze. Jest też wielu Polaków, którzy mają, tak zwanych Polaków, którzy mają polskie paszporty, albo są politykami z polskimi paszportami. Dobrze, będziemy się przekrzykiwać, czy rozmawiać w miarę merytorycznie? Ja mówię normalnie, ja mam taki tembr głosu. Dobrze, to teraz ja mogę odpowiedzieć? No dawaj. Po pierwsze, przed chwilą zarzuciłeś mi manipulację, że twoja żona nic takiego nie mówiła. Przeczytałem ci cytat i powiedziałem, że twoja żona zarzuciła Polakowi i powiedziała, że jest niegodny nazywać się Polakiem. Polakowi? Moja żona nie zna Polaka. Pasutowi. Przepraszam, będziesz mi łapał za słówka. Jacek, no złapałem cię, że jednak nie wiedziałeś, co napisała. Z twojej strony to jest manipulacja w tej chwili. Przed chwilą powiedziałeś, że wyciągnąłem jakiegoś Leksia z p***i. Możesz to rozwinąć? No myknąłeś gościa. Mnie też to zastanawia. Ale ty nie jesteś w stanie nic zrobić. Nie jesteś. 3 miesiące. Ale to uważasz, że jest p***im, czy że nie jest p***im? No myknął go, no wyjaśnił go. Wydobył go jak najlepszy adwokat. To muszę mu oddać. No jest sprytny. Ty nie rozumiesz słów, których używasz. A na pewno jesteś pewny, Wardęga, że ja nie rozumiem słów, których używam? Ty jesteś przekonany co do tego? No tak mi się wydaje. No to ja coś ci powiem. Użyłeś też wobec mnie, dokładnie, na ostatniej konferencji takiego sformułowania. Powiedziałeś dokładnie, że jestem ostatnią osobą, cytuję, która ma prawo mówić o czym, co jest dobre, a co złe, albo co jest moralne, albo co nie jest moralne. Powiedz mi, w jakim kontekście to stawiasz? Natomiast ja podtrzymuję moje słowa. Takie jest moje stanowisko. Lubię, jak masz taką minę, prawie płaczesz. Ja wcale, Jacek, nie płaczę. Ja bym chciał też dać kolejne moje stanowisko. Dziś dobiega koniec mojego kontraktu z Fame MMA. I ja teraz uważam tak. Przed chwilą właśnie pomówiłeś Leksia o... Twierdzisz, że ja manipuluję, bo zmanipulowałem jakiś fragment, mimo że ci dałem dowody, że nic nie zmanipulowałem, zacytowałem twoją żonę. Pomawiałeś nitrozyniaka, pomawiałeś jego... A propos nitrozyniaka, ale poczekaj, daj, poczekaj, zobaczysz. Za chwilę, dobrze, ale ja znam kontekst tej twojej histerii, bo ja dlaczego wiem, dlaczego ty zacząłeś mnie atakować, dlaczego zacząłeś mi przeszkadzać, się zachowujesz... Dobrze, mogę dokończyć? Zachowywałeś się wobec mnie... Ustosunkujesz się, Jacku, zaraz. Się wobec mnie jak Kazimiera sztuka wywiadach w RMF FM. Ty liczyłeś... Dobrze, ale Jacek, chcę tylko dokończyć. Dostaniesz walkę z nitrem, otóż coś ci powiem. Nikt nie dostanie walki z nitrem. Wiesz dlaczego? Bo nitra za chwilę nie będzie. To super, się cieszę, że to powiedziałeś. Nie będzie go w obiegu społecznym. Dobrze. Przez Jacka pomawiany byłem ja. Pomawiany był nitrozyniak. Pomawiane było dziecko nitrozyniaka. A teraz został pomówiony Leksiu. Ja się nawet tego nie spodziewałem. Ja kończę tutaj kontrakt. W tym momencie dobiegła moja, mój, można powiedzieć, pierwszy sezon, dobiegł końca i nie wiemy, czy będzie drugi. I ja mam taką deklarację. Też przed chwilą powiedziałeś, że do mojej walki z nitrozyniakiem nigdy nie dojdzie. I bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. Uważam, że takie osoby jak Jacek Murański są potrzebne freakfightom. Są potrzebne, Jacek. Ludzie lubią dymy. Ja to rozumiem, ja to mówiłem i dalej tak uważam. Natomiast ja już nie chcę brać w tym udziału, jeśli ty będziesz brał w tym udział. I dla federacja też niech podejmie decyzję. Czy na łamach jej... Czy federacja chce dawać głos takim ludziom jak Jacek, którzy wszyscy pomawiają? Jeżeli federacja już nie przedłuży kontraktu z Jackiem i nie będzie dostawał innych walk, ja rozmawiałem z nitrozyniakiem, zrobimy w 2023 u was walkę. To jest wasza decyzja, czy chcecie Jacka, czy chcecie nas. Natomiast jeśli Jacek zostanie, ja kończę kontrakt, nie przedłużam. Murem za Jaculo. Zdajecie się wszyscy zapominać, o co chodzi z tym nitro. Nitro to jest gość, który po ataku... Ale chciałbym zaprzestać. Po ataku na Ukrainę... Powiedział, że największy jego problem jest taki, że chciałby ci pocisnąć, ale jak to jest... A bo pan mnie nie słucha. Proszę, żeby nie mówić o nitro. A pan krzyczy i cały czas, ale nie ma go tu z nami. To po co? Dobrze, przejdź. Czy rzeczywiście spodziewasz się, że ta walka nie potrwa nawet 30 sekund? Nie wiem, bo tak nie powiedziałem. To sobie, wiesz, sam wmówiłeś, Pawłowski, ale ty sobie dużo wmawiasz. No przed chwilą powiedziałeś, nie, przepraszam, tutaj się będę kłócił. Przed chwilą powiedziałeś, że w ringu z Najmanem to 30 sekund. Z Najmanem w ringu, kurde. Te wywiady powinny trwać 30 sekund, kurwa.
że jego wywiady powinny no tyle tak, trwać. No tak, 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 ale no. Jakby ty nie... A o walce nie powiedziałem, ty to nie słuchaj składasz, uchem, a nie brzuchem. Nie składasz, no brzuch mam większy, więc lepiej nim słucham. Więc... No, więc na kolejnej to... gali walka Pawłowski-Casio. Nie, to by była deklasacja. Spokojnie, to by była kolejny. Deklasacja. Zresztą rób dymy, Pawłowski, nie chodzimy, rób dymy. Nie chodzimy. Zauważcie, że Donobstranie kategorii naprawdę 7-7. Wziął to pod uwagę. Nie, to by była deklasacja. No kurwa, rywali naprawdę no, ambitnie dobiera. Nie no, ale przecież wiemy, że jakbyśmy się mieli bić z Casio, to na pewno nie w MMA, więc to bez sensu. Tak czy siak, jeśli chodzi o... Nie, spokojnie, moi drodzy. Jeśli chodzi o tę walkę... No, zaciąłeś się. Zaciąłem się, bo nie chciałem cię obrazić, a troszkę poszedłem za daleko. No to możesz obrażać, ja też się mogę obrazić. Na razie, tak no jak tak. Powiedziałem, że cię zwolnię z Cage'a i z Face to Face, to cię zwolniłem, więc no tak, wiesz, ale, sobie możesz no, gadać. No nie? Tak, ale przynajmniej jak mnie kiedy... to cię zwolnię stąd, no więc wiesz. No nie mam wątpliwości, że może tak być, ale przynajmniej jak jak powiedziałem, tak jak, zrobiłem, jak coś, już nie prowadzisz Cage'a ani face coś, to face. Jak ty coś do mnie mówisz, to ja przynajmniej rozumiem. Tak czy siak. Sytuacja jest następująca. 30 sekund. Mówimy o tych 30 sekundach. Czyli nie chcesz składać obietnic, jeśli chodzi o ilość. Jak długa będzie ta walka? Po prostu deklasacja to jest to, co będzie obiecujesz? Będzie deklasacja, no. Ale masz zamiar się bawić z Marcinem Neumannem, czy masz zamiar go skończyć jak najszybciej? Zobaczę. Znaczy wiesz, ja bym się chętnie pobawił, tylko wiesz, jak znając tego Eltosta, no to on może klepać głową od razu w pierwszych sekundach, nie? Służę pomocą po Fame MMA. Okay. Tak jak na Jasnej Górze. Typu 350 lat się chyba spóźniłeś, co najmniej. Wiesz, dlaczego tam nikogo nie było? No bo tam się każdy często chowa. Ale ty masz żarty. Po ja jestem z siebie dumny, to jest dlatego najlepszy nie jesteś znanym stand-uperem, nie? Bo jak ty no, masz takie rację, żarty, no. To naprawdę. Ja byłem na Comedy Central, a ty nie, nieważne. Twoje życie to jest Comedy Central, tak czy siak. Kawę tam podawałeś? Lecimy dalej. Pawłowski stand-uper, nie? No ja wiem, Kasiusz Wojownik, MMA, nieważne, dobra. Lecimy. Ja mam 2-0, w MMA. A ty? Ty chyba garnitur nawet nie masz eleganckiego. No masz rację, mój jest czarny, no twój pogrzeb, nieważne, dobra, lecimy dalej. Ja naprawdę nie chcę, jakby ja nie jestem z dupy, ja nie chcę robić afery, moi drodzy. Bawimy się, uhu, lecimy. Wyglądasz jak z dupy. No ja wiem, nie będę tego komentował. Kasiusz, bardzo cię proszę, Staliście face to face. Mhm. Wiesz, jakie warunki ma Kasiusz, wiesz, że jest ciut wyższy. Oczywiście. Zrobiło to takie delikatne wrażenie, czy nie? Bo ty mówisz, Kasiusz, że wyczułeś, że Marcin jest obsrany. Tak, ale to się tyczy tego, że jestem niższy? Pytasz się mnie, czy ja stałem koło niego, i czułem, że jest wyższy, a się pytasz, bo kurwa, czułem, że jest obsrany. Nie, Marcin, źle zrozumiałeś pytanie. To nie pierwszy raz. Jest wyższy, czułeś, że jest wyższy. Czy zrobiło to na tobie wrażenie? Co? Spytałem się. Co? Jego warunki fizyczne. A jemu się spytałeś, czy czuł, że byłem obsrany? Tak. Co to za osobne pytanie? Mnie pytasz, ale warunki fizyczne, a jego się pytasz, czy czuł, że byłem obsrany. Ale to jest inne pytanie zupełnie do niego. Taką narrację tworzysz, Pytałem bardzo się ciebie, nie, spytałem się ciebie, bardzo nieprofesjonalnie ten wywiad prowadzisz. Nie, stary, spytałem się ciebie, wywiad, czy... Bez kitu, to jest rozmowa. Czy czułeś przewagę warunków ten fizycznych? Chciałem to jeszcze raz ten wyjaśnić sobie, Marcin. Nie, Hubert, daj mi to wyjaśnić. Dobrze, nie możesz mi wyjaśnić, zadawaj z tym pytanie. Nie, daj mi to wyjaśnić, powiedziałem ci tak. Nie, następne pytanie. Nie, prowadzisz narrację, że my i zaraz kończymy ten face-to-face. Właśnie moim zdaniem nie. Marcin, ty nie, się lepiej czujesz... Chciał wyczuć, kto jest bardziej obsrany. Nie, kurwa. Ty się lepiej czujesz tutaj, w organizacji, gdzie są te media, bo ty się dobrze czujesz w tych mediach, w tym wszystkim, czy lepiej czujesz się jednak tam w KSW, gdzie liczył się no głównie sport, no nie? Tak. No właśnie. Źle mnie zrozumiałeś, Marcin, naprawdę, uwierz mi. Następne pytanie. O kurwa. Marcin, ty wolałbyś tutaj w organizacji Fame właśnie takie walki bardziej medialne czy sportowe? Bo wiemy, że no, walczył też Norman. Pewnie z Normanem też tutaj organizacje mogłyby cię zestawić. Tak. Czyli? Wolałbym. Walki? Medialne. I właśnie wspomniałeś Adriana Polaka. Tak. I tam pojawiła się pojawiła się możliwość walki jednego na dwóch. Czemu tak. Chciałbyś zawalczyć z nimi dwoma naraz? Tak. A to nie jest odpowiedź. Moja odpowiedź. To jest przygłup. Teraz będziesz tak mi na wszystko odpowiadał, tak? Tak. O, nie, po prostu prowadzenie tej rozmowy i nie będę odpowiadał tak. No ale no, co cię denerwuje? Tak, no? Tak. Zadałem co, ci wtedy normalne? Denerwuje cię moja odpowiedź? No tak. Marcin, kurde, wiesz, że znamy się sporo czasu, wiesz, że cię lubię, ale a ty już, teraz ale ja już cię nie lubię. Zakupujesz się, bo co? Bo prowadzisz tę narrację, żeby wyszedł się negatywnie. Że zadałem normalne pytanie. Powiedziałem ci normalnie, że mnie wkurwałeś i co, wkurwałeś, że odpowiadam w ten sposób? Tak. Mnie wkurwałeś, w jaki sposób prowadzisz narrację?
No bo ci liże dupę, tego nie stary. Ja mu zadałem powtórzę pytanie, moje słowa. To co on powiedział. Przecież cały tylko, czas tak że prowadzi. On nie dokończył. Wyciąga i chciałem dalej. Skoro zadałeś mi pytanie, a to powiedział o tym, o czym? A dlaczego przecież on powiedział, dlaczego zadałeś mi takie pytanie? Powinieneś to pytać tak. Marcin, nie będę cię uczył twojego zawodu reportera, ale powinieneś powiedzieć tak. Marcin, czułeś, że jest mordy? Tak. Czy, okej, Kasiusz, czułeś, że był obsrany? Tak. No właśnie. On powiedział wcześniej, skoro zapytasz tym... mnie o coś, nie, to zapytaj go o coś podobnego, dobrze? Nie, bo widzisz, jak weźmiesz znaczy, debila do programu, nie, który trwa ponad godzinę, to jest ciężko. Wiesz, tu są, na konferencji 20-30 minut to luz. I potem wiem, że będą mówić o tym, jakbym potem... tego nie zrobił, okay, ale wiem, że tego nie zrobią, bo go rozwiedzą. Do McGregora i powiem, żeby przyjechał walczyć z tobą. Nie, a ty walczyłeś z Conorem McGregorem. Nie walczyłem z Conorem McGregorem. Coś się pomyliło. No coś się bardzo no, no, dużo myli ostatnio. Wiesz, jak na prowadzącego, to ci się ej, teraz no, mordo, mordo, coś jest nie tak. Może, czy możemy zrobić ten face to face i kończyć się do boku? To jest jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie. To jest jakaś szopka. A nie, to Kornik walczył, przepraszam. To jest jakaś szopka, przepraszam. Pomyliło mi się. Marcin, ale spokojnie, Kornik czemu ty jesteś lepiej taki wygląda. Ja trenowałem z McGregorem. Wiem, w teamie byłeś. Nie, pomyliliśmy się z Kornikiem, Kornik walczył. Ale... ostatnie słowa do swojego becha. Chodźmy po farce, ostatnie okay? słowa do swojego przeciwnika. Był dowód w postaci filmu, który jest zresztą na YouTubie, można obejrzeć, Afera Końska Tom Casio. Serdecznie polecam, jeżeli chcecie obejrzeć kompromitację jego. Ja myślę, na Instagramie i poczekaj, bo, i poczekaj, znowu zaczniesz może... Bo wyjdę stąd, przysięgam. Nikt chyba tak nie prowadzi konferencji, w sensie nie prowadzi. Nikt się tak nie zachowuje jak ten człowiek. Przecież to się nie da w ogóle wytrzymać. Ja gdybym mógł, to bym sobie wyszedł. No. Paweł, to są uroki freak fightów też. Co ma freak? Ty prowadzisz konferencję, stary, nie? I powiem ci jedną rzecz. Po pierwsze, zadałeś mi takie fatalne pytania przy ostatniej zadymie i teraz mam nadzieję, że się trochę lepiej podpiszesz, bo stary, przysięgam ci, nie? To nie jest tylko moje zdanie. Nie? A czyje jeszcze? Popraw się. A czyje jeszcze? Wielu ludzi z grona freak fighterów. No, znowu pomawia. Tylko ogólniki, zauważyłeś? Nie masz żadnych konkretów. Znowu chciałem... Gdzieś wiele ludzi, a gdzieś tam jest na YouTubie, no to pokaż, to poczekaj, Kasiusz, bo jeśli ty mi, Paweł, zarzuciłeś jedną rzecz taką, że ja zadałem ci fatalne pytania... Możesz mnie pytać, to kurwa, poczekaj, jako prowadzący, mówisz mi tutaj, słuchaj, Pawełku, kochany, o tym, że ja ci zadaję fatalne pytania. Chciałbym ci przypomnieć, że jak pojechałem do Copacabany zrobić z tobą wywiad, zadałem ci pytania mocne, to sam prosiłeś, że może ten wywiad, żeby grubo nie szedł, bo no tam nie czuję się, że źle odpowiedziałeś. Nie chciałem mówić o rzeczach, które były mówione tysiące razy. Paweł, nie pierdziel mi o słabych pytaniach, tylko są słabe odpowiedzi. Ale poczekaj, dziękuję. Mam do ciebie pytanie jedno. Jako dziennikarz, mega jesteś nieprofesjonalny i teraz tym gwoździa do trumny tym, że wiele osób już z tobą wywiadu nie zrobi. Dlaczego? Dlatego, że jako jest... Czekaj! Dlatego jako dziennikarz powinieneś się zabrać. Czekaj! Dasz mi powiedzieć ci, jak Kasio się p***asz. Serio, wyjdę stąd. Tu chłopie, tu nie masz całej konferencji dla siebie i czekasz. No, już zostań. Bo ty to umiesz, kurwa. Dobra, głupie. Wróć, Paweł, proszę cię, wróć. Wróć, zamienimy się. Jedną rzecz, siadaj. Nie, tylko po jedną rzecz, ale jak mi przerwie, od razu stąd schodzę. I od razu wtedy. Boisz się za te wszystkie słowa zapłacisz. Ja nie będę się z tobą przeciwdział. Zapłacę, bo z tobą nie ma. Ty możesz spróbować co jedynie przetrwać w tej walce. Przegrałem, tak.